No hej, poszukując piękna i tajemnic historii na terenie Wielkopolski, odkrywamy dla Was kolejne miejsca. Zapraszamy na część piątą naszej serii. Neogotycki dwór w Boguszynie został zbudowany w formie zameczku w latach 40. XIX wieku z inicjatywy rodziny Szczanieckich, ówczesnych właścicieli majątku. Założenie dworskie w Boguszynie jest interesującym przykładem XIX-wiecznej wielkopolskiej rezydencji ziemiańskiej, której forma inspirowana była romantycznymi sentymentami nawiązującymi do stylistyki średniowiecza. Ubrany w kostium obronnej budowli zamkowej dwór i zgodna z nim stylistycznie usytuowana na pobliskiej grobli brama przejazdowa są materialną manifestacją patriotyzmu właścicieli majątku, zasłużonej dla Polski rodziny Szczanieckich. W Boguszynie urodził się pułkownik Ludwik Szczaniecki, adiutant i przyjaciel generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który mianował go wykonawcą swojego testamentu i opiekunem małoletnich dzieci. Po Szczanieckich wieś przeszła w ręce Hermana Kinemana, twórcy Hakaty, a następnie przez małżeństwo jego córki do rodziny von Juanów. Po wojnie w pałacu gospodarzył miejscowy PGR, co doprowadziło go do dewastacji. Park krajobrazowy otaczający rezydencję założony został w 1820 przez Ludwika Szczanieckiego według wzorów francuskich. W 2001 roku założenie zostało sprzedane prywatnemu inwestorowi. W pałacu miało powstać hotel i baza agroturystyczna. Jak widać, nie powstało. Około 1772 roku na majątku Grodziec pojawiły się osady niemieckich kolonistów, głównie wyznania ewangelickiego. Wioski nazywane były gminą Holendrów i początkowo podlegały pod parafię ewangelicką we Władysławowie. W lipcu 1796 roku hrabia Stadnicki i przedstawiciele wsi Borowiec, Orliny, Konary, Białoboty i Grądy podpisali porozumienie w sprawie ustanowienia parafii ewangelickiej w Grodźcu. Akt erygnowania parafii podpisano w styczniu 1797 roku.
pierwszym pastorem w Grodzcu wybrany został ksiądz Dawid Bergman. Budowę pierwszego kościoła rozpoczęto w 1797, a zakończono w 1803. Kościół świętego Piotra i Pawła nie był duży i pobudowano go w stylu muru pruskiego. W 1834 roku postanowiono wznieść kościół, który pomieści 800 osób. W Kaliszu opracowano plan i kosztorys. Koszty budowy oszacowano na 47 tysięcy złotych. Budowa jednak nie postępowała głównie z powodu braku odpowiednich środków finansowych. W 1866 roku budowa kościoła ewangelickiego po 20 latach została wreszcie ukończona. Pałac w Grodzcu wzniesiono w 1639 roku dla Abrahama Ciświckiego. Z końcem XVII wieku przeszedł on jednak w ręce rodziny Jaskulskich. Jego kolejnymi właścicielami byli chronologicznie Aleksander Kurzuchowski, Franciszek Stadnicki oraz Piotr Bieliński. W 1875 roku Mieczysław Kwilecki, któremu udało się zgromadzić niebagatelną fortunę szacowaną na 1 750 000 marek, kupił majątek Grodziec od wdowy po senatorze Bielińskim. Maria Żółtowska, córka Mieczysława i siostra Kazimierza Kwileckiego, napisała w pamiętnikach, że wdowa po senatorze Piotrze Bielińskim, od której jej ojciec kupił Grodziec, była zmuszona wystawić majątność na likwidację, bowiem nie była w stanie spłacić kontrybucji nałożonej przez carski rząd za zorganizowanie w pałacu szpitala dla powstańców styczniowych. Ale niewykluczone, że majątek doprowadził do ruiny Janny Pomucen, syn Piotra Bielińskiego w wyniku nieumiejętnej gospodarki i rozrzutnego trybu życia. Po zakupie majątku Grodzickiego przez Mieczysława Kwileckiego obu paniom Bielińskim, czyli wdowie po Piotrze i jej synowej Wirginii, pozwolono mieszkać w starym pałacu. W
Długów było tyle, że tym paniom nic nie zostało. Nie miały z czego żyć, więc zostały w pałacu ze starą służącą i kamerdynerem. Jedzenie im z oficyny posyłano i wspierano w gospodarskich rachunkach. Tyle, a tyle rubli figurowało na bieliznę i suknię, czy pelerynę dla kasztelanki, zanotowała Maria Żółtowska. Kazimierz Kwilecki zastosował w Grudziądzu metody gospodarowania, których nauczył się od ojca w majątku Oporowskim i zyskał opinię doskonałego gospodarza. W dwudziestoleciu międzywojennym znalazł się na 77. miejscu wśród 500 najbogatszych właścicieli ziemskich. A w 1922 jego dobra miały ogółem 11 tysięcy hektarów. Dziesiątego listopada 1939 roku Stanisław Kwilecki ginie z rąk Niemców od strzału w tył głowy. Po wojnie majątek Grodziec został sprzedany przez Skarb Państwa. W budynkach pałacowych umieszczono szkołę podstawową, a część gospodarczą administrowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Cześć!